Moi drodzy, czy The Final Season rzeczywiście osiągnie wielki sukces na miarę pierwszego sezonu i czy będzie jedną, a może nawet najlepszą częścią z całej serii? Dzisiaj sobie o tym podyskutujemy. Ja jestem Honorek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, tym razem na temat mojej oceny pierwszego epizodu, powtarzam, tylko pierwszego epizodu gry The Walking Dead The Final Season. Jeżeli materiał mi spodobał, zostawiam 6 lajków, będę mega wdzięczny, każdy komentarz, AJ, tak jak tutaj, dostanie duże serduszko, subik też niewidziany. A teraz, moi drodzy, zaczynamy. Napiszcie mi też w komentarzu wasze zdanie na temat pierwszego epizodu. Tak jak mówię, nie będziemy oceniać całej gry, bo po prostu jej jeszcze fizycznie nie mamy i nie możemy w nią grać jeszcze. Prawdopodobnie cała gra będzie w okolicach grudnia, no może stycznia, w sensie wszystkie epizody. Być może drugi już będzie za miesiąc, może i dwa. Ale skupmy się na tym pierwszym, który rzeczywiście jest rewolucją w świecie The Walking Dead. O ile The A New Frontier było rewolucją względem graficznym, to The Final Season jest rewolucją względem sterowania i względem graficznym. Więc tak jest, zagrałem The Final Season raz i połowę drugiego razu, bo przechodzimy na najpierw wszystkie wybory. Więc prawdopodobnie dzisiaj wieczorem, wstępnie, albo jak się nie uda, to będzie jutro rano kolejny live z reszty gry. Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem koło 18, więc zapraszam. I moi drodzy, powiem wam tak, The Walking Dead, pierwszy epizod, o ile zawsze jest najgorszy i najpowolniejszy, to tutaj pierwszy epizod rozmiótł wszystko. Jeżeli mamy porównywać pierwsze epizody, czyli na przykład nowy po... nie, czyli na przykład pierwsze epizody w każdej z gier The Walking Dead, to kompletnie wygrywa The Final Season. Pod względem fabularnym było świetne i tak zaskakujące, że nikt z nas nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Już tutaj działa się akcja na miarę piątych epizodów w tamtych częściach. Już tutaj poznaliśmy przedsmak tego, co będzie się działo dalej, o ile twórcy dalej utrzymają swój ton i swoje tempo w rośnięciu sytuacji i wydarzeń. Moi drodzy, grafika jest świetna, jest zdecydowanie lepsza niż The Walking Dead A New Frontier. Jest znacznie żywsza i po prostu lepiej wpada w oczy. Tak samo, moi drodzy, jak sterowanie, które w ogóle to jest miód. Sterowanie zmienione całkowicie. Możemy zabijać szwenaczy teraz w taki sposób, a nie w taki jak wcześniej, czyli jednym kliknięciem. Tutaj możemy pokombinować, albo kopnąć, albo od razu, albo użyć pułapek. Nawet głupie strzelanie do królików, to też była świetna sprawa. To my decydujemy i my od nas zależy, czy trafimy, czy nie trafimy. A nie jak wcześniej, że wystarczyło kliknąć jeden punkt, a Lee w tym przypadku, albo Clementine w drugim sezonie, albo Javier w trzecim trafiali, po prostu trafiali cały czas. Więc, moi drodzy, mechanika jest bajecznie piękna, jest lepsza, lepszą niż wszystkie sezony razem wzięte. Grafika też jest o niebo lepsza. Fabuła, moi drodzy, jak na początek pierwszego epizodu, jak na pierwszy epizod, jest bajeczna i jest świetna. I mam nadzieję, że twórcy nie zwolnią tempa i poczęstują nas już za 2 miesiące czymś zdecydowanie mocniejszym na miarę drugiego epizodu i czymś zdecydowanie lepszym. Znajdźki, świetna sprawa. Decyzje, które naprawdę pociągają za sobą wiele. Decyzje, których jest mnóstwo. Ja naliczyłem tutaj 4 możliwe drogi w pierwszym epizodzie. Na razie po 1,5 razy grania. Pierwsza to idziemy na polowanie, pomagamy Louisowi. Druga pomagamy Asmirowi bodajże. Albo idziemy na ryby, pomaga... I tego jeszcze nie doszedłem, ale prawdopodobnie będzie coś też w stylu: pomagamy albo jednej, albo drugiej osobie. Czyli żeby zagrać w to wszystko, trzeba przejść grę około 4 razy. Trzeba przejść pierwszy epizod około 4 razy. Końcówka, kompletna miazga, kompletne zaskoczenie, nie było co tutaj dodawać ani odbierać, kompletne zaskoczenie, akcja szybka strasznie, model znajdziek też świetny, możemy szukać tego, co możemy szukać rzeczywiście, możemy to sobie magazynować, a później na przykład na końcu wydaje mi się, że będzie też coś w stylu, że wyłożymy te wszystkie znajdźki tak samo jak było w tym pokoju, gdzie mogliśmy przypiąć je do ściany. Reasumując, gierka jest świetna, daje jej 10 na 10, nie brakowało jej kompletnie niczego. Humor w dialogach był. Wszystko było, poznajemy historię postaci, poznajemy historię młodzieńców i dzieci, których tak naprawdę opuścili dorośli, kiedy oni tego najbardziej potrzebowali. Dzięki wielkie za uwagę, 10 na 10 oceniam, to jest moja ocena. Subtelna, moja ocena po prostu spełni, zgłębi serduszka. Dzięki wielkie za uwagę, napiszcie mi, co o tym sądzicie. Widzimy się na live prawdopodobnie o 18:00. Zostawmy tutaj lajkacza, komentarz i słowa, będę mega wdzięczny. A teraz, moi drodzy, do zobaczonka, nie przedłużając. No i pa!